Wiem, że wiem. Za chwilę wszystko będziemy wiedzieć na temat festiwalu, a to dzięki tej kobiecie. To mój kolejny gość, Onet Rano Wiemy, Tamara Przystasz, festiwal właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Festiwale no, powoli chyba wracają do kalendarza, z czego pewnie wszyscy fani muzyki się cieszą. No i tak będzie w przypadku tego właśnie. 11-14 sierpnia festiwal rusza. Dokładnie tak, w końcu powracamy. Nie ukrywam, że ostatni czas był dla nas bardzo ciężki, jako organizatorów festiwali, ale też promotorów muzycznych. Pandemia dotknęła każdego, ale myślę, że naszą branżę i ten sektor rozrywki mimo wszystko najbardziej. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy powrócić. Także tak jak wspominałaś, 11-14 sierpnia Park Śląski Fest Festival, 4 dni muzyki, ale nie tylko, bo nasz festiwal to także instalacje, to wiele różnych aktywności, które namawiają ludzi do fajnego spędzania czasu i w tym roku rozszerzamy totalnie nasz festiwal i wszystko to, co się będzie działo w Parku Śląskim. Cudownie, myślę, że wszyscy stęsknieni bardzo i spragnieni takich relacji po prostu międzyludzkich kontaktów, a już żeby zobaczyć na scenie kogoś, kogo się kocha, no właśnie, kto na tej scenie będzie się pojawiał? Ja wiem, że lista jest bardzo długa. Dokładnie tak. Lista jest bardzo długa, bo to ponad 150 artystów. Mamy 9 scen. Sceny są różne, jeżeli chodzi o muzykę. I mamy elektronikę, mamy nową scenę na festiwalu, jest to scena hip-hopowa. Z racji tego, że hip-hop po prostu przeżywa teraz totalny boom, jeżeli chodzi o młodych ludzi i słuchanie jakby tego gatunku. Więc mamy scenę hip-hopową, mamy oczywiście main stage i mamy też scenę związaną z muzyką EDM, także tych scen naprawdę jest dużo. A jeżeli chodzi o artystów, no to na pewno warto wymienić Alana Walkera, Kygo, Jamesa Bay'a, Fischera, Bakermat, no i całą reprezentację polskiego hip-hopu. Także tego jest naprawdę sporo. Zapraszamy na naszą stronę. Ja właśnie wczoraj weszłam, jak zobaczyłam, to nie mogłam końca listy znaleźć tak naprawdę tych artystów, którzy będą się pojawiać. Zresztą oni tak samo, domyślam się, spragnieni i ten kalendarz coraz bardziej zapomniany mają, bo festiwali na całym świecie, w całej Europie, w Polsce również będzie dużo, ale czym festiwal wyróżnia się na tle innych? Co w nim takiego jest wyjątkowego albo będzie, że warto przyjechać? Myślę, że właśnie to, co wspominałam, to znaczy polskie festiwale mocno są skoncentrowane na muzyce, co jest oczywiście bardzo dobre, bo dzięki temu możemy zobaczyć artystów z całego świata i to tak naprawdę taką totalną A-list. Natomiast my jako młodzi promotorzy, chyba jedni z najmłodszych w Polsce, wychowani na festiwalach i to nie tylko tych polskich, ale też zagranicznych, zbieraliśmy tą wiedzę w sumie przez całe swoje życie, no bo to tak tak jak mówię, wychowywaliśmy się na tym. I jeżeli chodzi o festiwal, postawiliśmy nie tylko na muzykę, ale też na vibe, bo zależy nam bardzo na tym, żeby ludzie, którzy przyjechali do Parku Śląskiego na nasz festiwal, poczuli się totalnie jak w innym świecie, w innym festiwalowym świecie. I tak jak mówię, muzyka przede wszystkim, ale do tego nasza współpraca z artystami. Współpracujemy z absolwentami Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski i razem tworzymy instalacje, które powstają faktycznie na 2 tygodnie przed festiwalem. Każdy siada, coś tworzy, maluje, przechodzimy przez festiwal, przez Park Śląski i zastanawiamy się, co, gdzie będzie, co będzie fajnie wyglądać, co będzie fajnie współgrało z ludźmi i z energią ludzi. Także myślę, że to jest bardzo nietypowe i to jest dla nas mega, mega ważne. Strefy chilloutu, gdzie każdy może się odnaleźć, może sobie posiedzieć, poleżeć na łączce, zjeść coś dobrego. Strefy na przykład, nie wiem, dość nietypowe też, jeżeli chodzi o polskie festiwale, strefa wina, gdzie mamy taką trochę małą Hiszpanię. Myślę, że tego jest tak bardzo dużo, że naprawdę trzeba przyjechać i to poczuć, ale sam Park Śląski też daje nam takie możliwości. Myślę, że to jest po prostu tak wspaniałe miejsce, które jest po prostu przepełnione zielenią naturalną. My się w to po prostu pięknie wpasowujemy. Dodatkowo sport. Myślę, że to jest też dość nietypowe. Przy pierwszej edycji, czyli w 2019 roku, mieliśmy pierwsze zawody Wake'a. W tym roku chcemy to powtórzyć. Możliwe, że nawet rozszerzymy naszą działalność sportową na festiwalu. Także to wszystko tworzy dość nietypowy klimat festiwalowy, jeżeli chodzi o Polskę. No absolutnie, jeżeli słucham tej listy tego wszystkiego, co tam będzie i co się będzie działo. Jak długo przygotowuje się taki festiwal? Bo zastanawiam się, biorąc pod uwagę, co się dzieje, że mamy pandemię i że te festiwale były w zeszłym roku w zasadzie wszystkie odwoływane, część może w tym także. To ile trwało przygotowanie tego, kiedy już
wiedzieliście, że robimy, że działamy? Tak naprawdę do tego festiwalu przygotowujemy się, mam wrażenie, 2 lata. Dlatego, że 2020 niestety, z przyczyn niezależnych od nikogo, wiadomo, nie odbył się. To tak naprawdę część tych przygotowań rozpoczęta właśnie została w 2020 roku. Więc ona jest po prostu cały czas kontynuowana. My nie przestaliśmy wierzyć w to, że to będzie możliwe i że faktycznie festiwal się odbędzie. Także cały czas, cały team Follow the Step, czyli firmy, która organizuje festiwal, mocno pracuje nad tym, żeby to faktycznie się odbyło, żeby festiwal był bezpieczny, żeby był przemyślany, żeby był fajnie wypromowany, żeby byli fajni artyści, którzy pokazują różne gatunki muzyczne, mniej lub bardziej znani. Także to jest cały czas ciężka praca. Cały rok. Czym się sugerujecie, dobierając artystów? Czy to jest tak, że teraz właśnie kalendarze się zapełniają, więc dużo wcześniej trzeba ich zarezerwować, czy jednak dominują jakieś style, które kojarzą się z festiwal? Myślę, że żaden konkretny styl nie kojarzy się z festiwalem, natomiast na pewno niesamowicie dobrze zostały przyjęte kręgi taneczne, czyli 3 sceny, które są dedykowane muzyce elektronicznej, ponieważ my jako promotor głównie tak naprawdę zaczęliśmy od muzyki elektronicznej, więc mamy rzesze fanów, którzy po prostu podążają za nami, co jest akurat bardzo dobre dla festiwalu. Natomiast czy festiwal kojarzy się z jakimkolwiek gatunkiem muzycznym? Raczej nie. Myślę, że po pierwszej edycji więcej ludzi jednak mówiło właśnie o tym vibe'ie, który był, o tym fajnym poczuciu wolności i jakiejś takiej społeczności, która się wytworzyła w Parku Śląskim. A jeżeli chodzi o dobór artystów, w tym roku jest to niesamowicie trudne. W tym roku jest to niesamowicie trudne, ponieważ no, mamy sytuację taką, jaką mamy. Jesteśmy jednym z nielicznych festiwali w Europie, a tak naprawdę w Polsce jednym z największych, który się odbywa. Także no jest to ciężkie. Natomiast sugerujemy się na pewno tym, co lubimy. To mimo wszystko. Na pewno też tym, jaki fanbase danego artysty jest w Polsce, ponieważ mimo wszystko musimy mieć tych ludzi na tym festiwalu. No ale też na pewno touringiem, czyli to, jak artysta podróżuje i kiedy w konkretnej dacie może się pojawić po prostu u nas w kraju, a to naprawdę nie jest łatwe. Więc to wszystko połączenie wszystkiego. Domyślam się, dlatego właśnie pytam, że to musi być tak trudne. Myślę, że to więcej niż 8 godzin w pracy dziennie. Trzeba to kochać. Ale no tak, no tak to właśnie wygląda. To jeszcze na koniec kwestia też bardzo nieoczywista, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę ostatni prawie już 1,5 roku, jak dla mnie absolutnie doskonała, czyli festiwal tylko dla zaszczepionych. Tak, festiwal to festiwal tylko dla zaszczepionych. Taka decyzja została podjęta przez nas w momencie, kiedy zgodnie z tym, co przekazał nam rząd. Wiedzieliśmy, że jest to jedyna opcja, żeby zorganizować festiwal, żeby był on bezpieczny dla ludzi i żebyśmy mogli się bawić i żeby tak naprawdę coś się zaczęło dziać w naszej branży, bo to nie jest powiedziane, że za rok tak sytuacja się nie powtórzy. Nikt nie wie, tak jak teraz czas pokazuje, co będzie za tydzień, za 2, a tym bardziej, co będzie za rok. Więc przyjęliśmy właśnie taką taktykę, to znaczy idziemy zgodnie z tym, co zostało powiedziane przez rząd. Uważamy, że szczepienia są dobre i... Jak to będzie weryfikowane? Z kodem QR? Tak, między innymi. Mhm. Tak. I poprzez aplikację mObywatel. Mamy również, jesteśmy tak naprawdę w trakcie jeszcze rozmów z rządem, żeby troszkę rozszerzyć działania względem wpuszczania ludzi na festiwal. Więc no, informujemy naszych odbiorców festiwalu. Może jakieś testy przed bramkami? Właśnie o co walczymy. To by było bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że to by było jedno z najlepszych rozwiązań. Natomiast póki co idziemy zgodnie z tym, co zostało powiedziane, czyli dla zaszczepionych. Natomiast tak jak mówię, jesteśmy w trakcie rozmów z rządem i mamy nadzieję, że coś się w tej kwestii wydarzy. A jak poszła w świat informacja, że festiwal tylko dla zaszczepionych, co ci, którzy zaszczepieni nie są? Jakieś komentarze się pojawiły? No, antyszczepionkowcy mogą się burzyć, dlaczego nie chcecie nas puścić. Pojawiły się, owszem, pojawiły się. Natomiast jeżeli chodzi o feedback z zagranicy, bo z racji tego, że jesteśmy w stałym kontakcie z agentami z całego świata, to był on bardzo pozytywny, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o Europę czy ogólnie świat. Także dla nikogo nie było to żadnym zaskoczeniem. Myślę, że tutaj największy, może nie problem, ale tutaj zagwozdka, jak to rozwiązać, jest w
w naszym kraju. Super. Znaczy, bardzo się cieszę, że taki pomysł i takie podejście macie i też popieram absolutnie, bo to też jeden z argumentów, który może zachęci tych, którzy wątpliwość jeszcze. Mamy nadzieję. Bo tych kompletnie nieprzekonanych ciężko będzie przekonać, żeby jednak chcąc zobaczyć artystów, których uwielbiają na żywo, że jednak to szczepienie jest podstawą. Myślę, że warto po prostu w końcu absolutnie wrócić do normalności i poczuć. I bawić się radość razem. Radość i wolność. Tak jest. Tak. Fest Festival 11-14 sierpnia. Gorąco polecamy i zapraszamy. Wcześniej się szczepimy oczywiście. Dziękuję ci pięknie za to. Dziękuję bardzo. Spotkanie kończymy. Onet Rano Wiem. No i zapraszamy jutro o 7:55. We'll be right back.